chyba to się nagrywa. Więc dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest taki dosyć szybciutki unboxing. Trochę tak w warunkach polowych bardzo, ale skoro, że tak powiem, mój kierowca nie wraca, to chciałem się czymś zająć i zajmiemy się rozpakowywaniem Sonic Mania Plus, która dzisiaj wyszła, jak to nagrywam. Wy prawdopodobnie dostaniecie ten materiał jutro, czyli dzień po premierze i po moim livestreamie. I spróbuję ją otworzyć. Dziś mi przyszła w pewnym razie. Więc mam nadzieję, że że będzie fajnie rozpakować. Nie pokażę wam całego artbooka, od razu mówię. Takie rzeczy niestety, ale jedną ręką to się nie da. Proszę bardzo. Jak świetnie zrobione. Teraz trzeba wysunąć tą drugą część. To już będzie troszeczkę trudniejsze. A więc po prostu nie będę się zbytnio męczył. Więc wydostałem z folii Sonic Mania Plus i teraz pewnie się zastanawiacie, gdzie to niby można otworzyć. No nie ma nigdzie tutaj wejścia, ale... Tara! Tak to się wysuwa. Jest dzierka, więc tylko odblaskowy jest... odblaskowy jest ten boksik taki. Tutaj mamy artbook. Zaraz go sobie przyglądniemy. O, teraz go się ładnie wysuwa. Więc to jest Sonic Mania Plus. I teraz otworzymy sobie giereczkę samą. Więc artbook zostawię na koniec. Jak już wspomniałem, nie pokażę wam go całego, żeby nie było. I znowu muszę to kurde otworzyć jakoś. Świetnie. Znaczy otworzyć, wyjąć z tego plastika, ale ten plastik, znaczy w sumie oba nie dbam, bo ten jednak jest tutaj. Kurde. To już lepiej idzie, ale dobra. Więc dostaliśmy Sonic Mania Plus. Więc przeczytajmy teraz. Najlepsze połączenie przeszłości z przyszłością. Całkiem nowa przygoda u boku Sonica, Tailsa i Knucklesa z wyjątkowymi bossami, ciekawymi mapami 2D i masą klasycznej rozrywki. Dwie nowe postacie i nowy tryb Encore. Więc mam tutaj oczywiście, że od 1 do 4 graczy, 500 MB minimum, wyjścia wideo, oczywiście Remote Play z Vitą i że PS4 Pro jest wspierane, czyli możecie grać w Manie w 4K w super duper sharp pikselach. Edge'owych pikselach. No i oczywiście... Ajajaj, muszę tu ogarnąć się. No i oczywiście na odwrocie mamy odwracalną okładkę z Mega Drive'a, którą prawdopodobnie sobie wymienię, bo według mnie jest ładniejsza niż to, ten obrazek. Więc może zaraz to zrobię. Mamy oczywiście samą płytę, mamy instrukcję. Zobaczmy może, jak gruba jest instrukcja. No gruba to ona nie jest. No, tylko o środkach ostrożności ostrzega, więc to w zasadzie tyle. Więc ja teraz zmienię ten cover i zobaczymy się zaraz. A więc voila, oto Sonic Mania Plus na Mega Drive. W Ameryce to by było Genesis i bodajże chyba w Japonii też to jest Genesis. Znaczy nie, na Japonii to jest w ogóle stylizowane na gierkę z tamtych lat, więc no tutaj jest, szczerze mówiąc, tutaj jest więcej jest informacji nawet. Wygranych postaci o wyjątkowych umiejętnościach, wciągające nowe wyzwania i klasyczne poziomy. Zagrać ze znajomymi, które współpracy online albo zmierz się z 4 graczami, które jest współzawodnictwa. Wysoka rozdzielczość grafiki sprawi, że prędkość będzie naprawdę zawrotna. Najwyższej jakości cyfrowa ścieżka dźwiękowa. Czy najwyższej jakości to raczej bym się z tym nie zgodził, więc po prostu tak, będę miał tutaj tą układkę z Mega Drive'a i będę to trzymał sobie w tym boxarcie, który jest ładny, ale te odblaski są
creepy bardzo. No i jest oczywiście artbook of Sonic Mania. I od razu mówię, że w sumie nie opłaca się za bardzo kupować samego dodatku Encore i Mani osobno. Bo według mnie przepłaca się tak, ale jak już się kupi z tym wszystkim wersję pudełkową, to co się opłaca wtedy. Chociaż trzeba troszeczkę dopłacić, więc to już pokazywali trochę na live streamie, ale tutaj są właśnie takie dudle, jak co ma w Mani działać. Na przykład tu jest Chemical Plant. Więc ogólnie tutaj się dzieje tak, że Sonic po prostu jakoś no obrywa. Tu na przykład jest z Mirage Saloon. Tu też jest ze Studiopolis. Też z Mirage Saloon. To nie wiem, z czego to jest, szczerze powiedziawszy. Zgaduję, że Mirage Saloon, ale nie jestem pewien. Flying Battery, Chemical Plant, znowu dużo tego jest, bardzo. Od maniaków dla... A dobra, już się bałem, że przetłumaczyli to. Ja pierdzielę. To scena oczywiście z animacji. Od maniaków dla maniaków. No, w sumie to jest też takie fajne. Więc no, z tyłu jest tylko Sega i oczywiście ten... A, tu jest. Tu jest... Będzie to widać na nagraniu, czy nie? O, widać. Jest Morse code, który jakoś tam tłumaczy. Ludzie to teoryzują, że to jest nawiązanie do Sonic Forces, ale ja sam nie wiem. Fajnie by było, jakby to było jakoś nawiązanie do Sonic Forces, bo dwa pierwsze słowa tej wiadomości to jest Together We. I wszyscy to oczywiście od razu kojarzą z Fizzbump. No i tak, ja sobie ten artbook zaraz chyba przejrzę i będzie fajnie. No i dzięki wam za oglądanie, zobaczymy się na live streamie, znaczy wy tego nie będziecie widzieć przed live streamem, ale zobaczymy się na live streamie. No i zapraszam was na let's play, który prawdopodobnie zaraz będzie, więc na razie i cześć! Pa pa! Chaos! Control!